Cześć kochani, witam Was serdecznie. Dzisiaj będzie bardzo nietypowy filmik jak na moim kanale, ponieważ chcę Wam pokazać moje zakupy jedzeniowe. Są to zakupy jedzeniowe na najbliższe kilka dni. Oczywiście nie są to pełne zakupy jedzeniowe, to są takie rzeczy, których mi brakowało, na które miałam ochotę, czy po prostu składniki, części składników na nadchodzące obiady i po prostu pomyślałam, że sama lubię oglądać takie filmiki i przy okazji, jeśli będziecie mieli ochotę, to będę częściej Wam takie filmy nagrywała. Po święta jestem tak przejedzona, że postanowiłam postawić. Miałam ochotę po prostu w końcu na jakieś zdrowe, lżejsze jedzenie i wybrałam się właśnie na takie małe zakupy. Wiosna idzie, najwyższa pora nabrać trochę więcej siły, a już po tych pierogach i łazankach po świętach naprawdę nie za dobrze się czuję, dlatego bądźmy zdrowi, jedzmy zdrowo i tak dalej. I zacznijmy od pierwszej rzeczy, to jest rzecz niejedzeniowa, rzecz z TK Maxa. Kupiłam taki termos, kupiłam go, ponieważ on, nie wiem, czy mi się to teraz tutaj uda pokazać, on jest taki, wiem, że to teraz cały aparat się trzęsie, ale to jest taki termos, który zawiera w sobie jakby takie sitko i kupiłam go po to, żeby właśnie robić sobie taką mrożoną wodę z owocami, coś takiego jak pokazywała szafka u siebie w ostatnim filmiku, bardzo mi się to spodobało i pomyślałam, że też bym chciała pić takie właśnie smakowe wody, dlatego taki termos sobie kupiłam. Co prawda mam butelkę z Woble i z Blity, ale w niej właśnie brakowało mi takiego sitka. Dlatego kupiłam tą w TK Maxie, ona kosztowała jedynie 3,99 i może teraz pokażę Wam zakupy, które zrobiłam w Aździe. No i na sam początek kiść bananów. U mnie bananów nigdy nie jest mało, na pewno te banany pójdą w 2-3 dni. My bardzo banany lubimy i często, gęsto je kupujemy. Kolejna rzecz, też z Azdy, dwa ogórki, były po 50 pi, więc wzięłam fajne do kanapek i też do tej wody smakowej. Co jeszcze z Azdy, taka wielka, naprawdę mozzarella była w promocji za 1,5 funta i ją sobie wzięłam. Do dania, o którym Wam za chwilę opowiem, bardzo lubię ostatnimi czasy mozzarellę. Z Azdy jeszcze taki serek do kanapek Philadelphia z grillowaną papryką, przepyszny, też kosztował tylko funta, bardzo je lubię, za 200 gram, myślę, że się opłaca. Ten skład tutaj też jest dosyć krótki, pewnie teraz nie będzie tego widać, ale uwierzcie mi na słowo. Także ten serek z Filadelfii, feta z Arla Petina, bardzo lubię, też będzie do sałatki z kapustą pekińską i sosem, winegret, do tego pomidorek, ogórek i już mamy fajne danie. Z Azdy jeszcze bajgle, to są właśnie bajgle pełnoziarniste, kupiłam dla siebie, będę miała na 4 śniadania, czy tam na 4 kolacje i to są bajgle, które ja odgapiłam od Agnieszki z Irlandii, która kiedyś robiła bardzo fajny przepis właśnie, mogę Wam go podlinkować na dole i do tego przepisu właśnie będę potrzebowała bajgle, mozzarellę, pomidory, co jeszcze, szpinak i pieczarki, także świetny, pyszny przepis i Wam go polecam, zostawię Wam na dole do niego linka. I z Azdy to już chyba wszystko, tak, jeszcze kupiłam na targu dwie paczki jabłek, zawsze chodzę na targ po jabłka, ponieważ taka paczka jabłek, gdzie tych jabłek mamy 2, 4, 6, 7, kosztuje tylko funta, a w Tesco te same jabłka właśnie Pink Lady za 4 sztuki kosztują 2,50, także no zdzierstwo niesamowite, a tak naprawdę te same jabłka czasem gdzieś jest jakieś obite, no ale nie przeszkadza mi to, dlatego widziałam takie, już tutaj się Wam odsunę, dwie paczki i te paczki mi też pójdą, myślę, w 3-4 dni. My bardzo lubimy jabłka, zwłaszcza te Pink Lady. I jeszcze, aha, są jeszcze jedna rzecz z Azji, co wziąłem dla Andrzeja, chleb. Co jest fajne właśnie, że w Azji można poprosić o krojenie chleba i no taka trochę leniwa jestem i ten chleb sobie zawsze proszę o pokrojenie. Ja tego chleba jeść nie będę, no ale dla Andrzeja. I tu już właśnie przejedliśmy do zakupu z Islanda. Do Islanda też moim zdaniem warto iść, ponieważ tam są fajne rzeczy w naprawdę niższych cenach niż po supermarketach. I na sam początek pieczarki, właśnie paczka pieczarek do bajgli. Dalej tutaj mamy truskawki. Za 600 gram 2 funty zapłaciłam, także myślę, że niedużo, ładnie pachną, będą do koktajli, tak na zdrową przygryzkę, jak mi wieczorem dopadnie jakaś chęć. 4 cytryny, ponieważ też postanowiłam się, żeby dopiła rano wodę z cytryną i z miodem. Wodę, którą bardzo dużo dziewczyn pije i mówię o tym u siebie w filmikach, też mam ochotę spróbować pić takiej wody. Ja jednak sobie odpuszczę imbir, bo po prostu imbiru zwyczajnie nie lubię. Tutaj dalej paczka pomidorów, 5 pomidorów za funta, to są takie
pomidorki, jakby te skrzaczka, takie one bardzo ładnie pachną. I powiem Wam, że na co dużo dziewczyn tutaj narzeka, to na to, że jedzenie jest paczkowane, a mi to właśnie odpowiada, mimo że jest później dużo plastiku do wyrzucenia, to wiem przynajmniej, że nie przeszło koło tych pomidorów 100 do ludzi i że po prostu 50 osób nie wymacało każdego pomidora po kolei, także ja to opakowanie tutaj w Anglii, to paczkowanie bardzo lubię. I tutaj już końcówka zakupów, czyli kupiłam sobie takich miks takich orientalnych warzyw za 1,50 za 750 gram w Islandzie. Tutaj mamy naprawdę sporo warzywek, ja to myślę dajcie za chwilę na patelnię po prostu podsmażyć i zjeść to może z ryżem albo zaraz jakimś jeszcze, nie wiem, sosem czosnkowym, takim na jogurcie sobie zrobię. Także to pierwsza rzecz. Druga rzecz to coś, co też u mnie w domu zawsze idzie bardzo szybko, czyli mrożona zielona fasolka, 900 gram za funta, bardzo lubimy, także jak widzicie u mnie na zdrowo. Tutaj mrożony szpinak, również tylko funt za 900 gram, świeży szpinak jest bardzo drogi, jest go bardzo mało, tutaj już za funta mamy no prawie kilogram, także super się opłaca. I coś typowo dla mnie, co ja bardzo lubię, czyli krewetki, 200, ile tutaj mamy gram? 390 gram za 3 funty. Myślę, że nieźle, to są te takie małe, ale nie najmniejsze krewetki. I jeszcze z takich małych zakupów, nie, jakby niejedzeniowych, kupiłam właśnie w Aździe takie masło do ust z Palmersa, jednak cena chyba funt 70, co mnie tylko zaskoczyło to, że na pierwszym miejscu jest parafina, dalej jest też oczywiście ten olej kokosowy i masło kakaowe, ale na pierwszym miejscu jest parafina, także Wam od razu mówię. Kupiłam też mój ukochany zapach, który przywiozła kiedyś Agnieszka z Nottingham, czyli cherry vanilla z Azdy, tylko funta, oraz jak żeby mógł być haul bez jakichś kosmetyków u mnie. W Butcie jest promocja 3 za 2, ja udałam się na takie naprawdę mini zakupy, byłam bardzo grzeczna. Natural Collection Peach Melba, cena funt 99, taki bardzo cielisty, jasny cień, to jest numerek, już Wam mówię, nie wiem jaki numerek, napiszę Wam na dole, jak znajdę. Cena też chyba funt 70, chciałam coś cielistego, ponieważ już nie miałam cielistych. Właśnie cieni wszystkie wygrzebałam oraz coś, czego mam, że test na żywo, kosmetyk rewelacyjny, któremu go słoczę, nie wiem czy będziecie widzieć, ale zrobiłam jakieś 2 godziny temu i jest nie do zdarcia, czyli taka cień w kremie, taka kredka w kremie. Także to wszystko, dajcie znać, czy podobał Wam się taki haul jedzeniowy, czy macie ochotę na więcej. Jeśli tak, to dajcie kciuka w górę, będę wiedziała, że robić na więcej takich hauli, takich zakupów, takich filmików. I ja już uciekam, biorę się z obiad, do zobaczenia, buziaki, pa!